banka, yeah. Open up, I saw my solo good. Witam, tu Sławek. Czas kolejny na filmik o rynku krypto. Już trochę czasu nie było mnie. Byłem zajęty z remontem. No, odnawiałem jedną posiadłość, ale jak zawsze oczywiście wiemy, że moje serce jest z kryptowalutami. I od razu skakujemy z powrotem w tą grę. I muszę od razu powiedzieć z samego początku, nawet patrząc bliżej na cenę Bitcoina. Szczerze mówiąc, od kiedy zrobiłem ostatni filmik, mniej więcej ta cena jest taka sama, czyli dużych zmian nie było w cenie Bitcoina, ani nawet BTC Dominance. Przewagę Bitcoin cały czas, no mniej więcej tak samo, czy podobnie, co było. 52,6% market cap, kapitalizacja rynku. No można powiedzieć tak samo, tak jak zrobiłem w ostatnim filmiku. Około 218 miliardów. Cały czas to samo. No i oczywiście były wiadomości i nawet według niektórych ekspertów bardzo dobre wiadomości z Bitcoinem, z rynkiem kryptowalutowym. Trzy duże wiadomości. Raz, dwa, przelecimy przez nie. Pierwsza to jest Yale University, jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie. No, będzie inwestował 400 milionów w kryptofunduszu Paradigm. Okay. Bardzo bullish wiadomość. Oczywiście tu mamy ludzi, którzy są bardzo wykształcone i oni inwestują w krypto. To jest bardzo bullish znak. Następna duża wiadomość w ostatnim tygodniu. TD Ameritrade ma inwestować w giełdę. TD Ameritrade jest bardzo znane w Ameryce Północnej jako giełda dla instrumentów pochodnych tradycyjnych rynkach. To jest naprawdę następna bardzo dobra wiadomość, że mają strategicznie inwestować ErisX, czyli ta nowa kryptogiełda. Ale oczywiście, tak jak widzimy, po cenie Bitcoina rynek z jednego punktu widzenia może po prostu dojrzewa i po prostu nie mamy takich odskoków w tej cenie, nie ma wybicia, jest, można powiedzieć, no dość stabilnie, nawet przy dobrych wiadomościach, dobrych tygodniach, takich, jakich mieliśmy ostatnio. Okej, tutaj nawet jest ten jeden ekspert z Blockchain Capital, Spencer Bogart, był w telewizji, CNBC Fast Money. No i powiedział, że po prostu właśnie bardzo dobry tydzień, nie było odbicia w cenie. Czyli ja też jestem w opinii takiej, że rynek w pewnym sensie jakoś dojrzewa. Teraz jesteśmy w fazie, że po prostu adopcja i te instytucje po prostu inwestują, wchodzą, przygotowują się i może nie będzie aż takich skoków w górę. Oczywiście wszystko jest możliwe na rynku krypto. Idziemy dalej z wiadomościami najważniejszymi ostatnio. Tutaj jest SEC. No i oni teraz znowu mówią to samo, co powiedzieli właśnie SolidX, VanEck, ten ETF fundusz, który będzie czysto trzymał Bitcoin bezpośrednio, że oni też potrzebują zbierać dodatkowych komentarzy właśnie o tych 9 ETF funduszów, które byli odrzucone, czyli przedłużone przez SEC raczej. No i tutaj mamy właśnie to, że to jest świeża wiadomość i SEC, ten regulator amerykański,
tak samo podchodzi do tego. Następna wiadomość. Circle ma zamiar wykupić crowdfunding stronę dla startups. To jest też bardzo pozytywna wiadomość. To jest oczywiście w tym ogólnym trendzie, o którym tutaj ja mówię, cały czas mówię od jakiegoś czasu, że po prostu instytucje wchodzą w rynek, inwestują, no i przygotowują się do tego odskoku, oczywiście, na który wszyscy my czekamy. Następna wiadomość tutaj jest, że po prostu ten hard fork Konstantynopol na Ethereum jest odłożony. I oczywiście to nie jest najlepsza wiadomość dla Ethereum. Jak wiedzimy, od jakiegoś czasu ETH się trochę męczy. Ale też lepiej stoi od tego doku, co miał. No, niedawno około 175 dolarów. Widzimy w tej chwili, jest dość stabilny. Teraz możemy zerknąć na tą listę. I tak szczerze mówiąc, Bitcoin, no gdzieś od miesiąca mniej więcej waha się między 6300 a 6600, czyli no, tak jak mówię, naprawdę jest stabilnie na rynku. Też wyczytałem, zrobili jedną ankietę, no i że 54% wszystkich inwestorów instytucjonalnych twierdzą, że po prostu dołek już był i nie będziemy szli niżej. Okay. To jest, mi się wydaje, pozytywne, że większość tych instytucji już mają taką, no, raczej dobrą opinię o tym. Oczywiście duży inwestorzy, tacy jak Mike Novogratz, o którym ja już mówiłem, którzy naprawdę masowe, duże pieniądze zainwestowali w ten rynek, są miliarderami. No i po prostu on teraz też trochę obniżył swoją recenzję, gdzie Bitcoin skończy w tym roku. Okay? Gdzieś niedawno powiedział, że skończy gdzieś 10 tysięcy, cena będzie 10 tysięcy, ale ostatnio, czyli na konferencji kilka dni temu, powiedział, że skończy 9 tysięcy. Czemu on obniżył, do końca nie wytłumaczył, ale to też nie najlepsze, powiem tak, tylko po prostu, że tak obniżył, no, tą opinię. Oczywiście może, tylko dochodzi do wniosku, że rynek trochę dojrzewał i nie będzie się aż tak strasznie wahał, ani nie będzie tak wybuchał, jak w przeszłości. Poza tym też mogę dodać, że Tom Lee, następny bardzo znany analista, twierdzi, że Bitcoin skończy od powiedzmy 22 tysięcy do 24 tysięcy dolarów pod koniec tego roku. Oczywiście on jest naprawdę bardzo bullish z Bitcoin. Ja też, owszem, polecam wszystkim robić dalsze własne badania, jak zawsze. Tutaj się tylko dzielę z moją opinią. Ok. XRP dzisiaj ma trochę małą korektę. Nawet gdy była to konferencja, Bill Clinton były prezydent, oczywiście XRP miał potężny, no, potężne odbicie ostatnio. Dużo dobrych wiadomości, główna z nich jest właśnie ten XRapid, który będzie używany przez banki, no, jako token, który umożliwi przesyłanie właśnie pieniędzy fiducjarnych między państwami. I to jest, no, bardzo kosztowne właśnie dla tych instytucji, dla tych banków. No i teraz akurat, tak jak mówię, ta korekta 6,5% w tej chwili. Ale oczywiście musimy zdawać się z tego sprawę, że szczerze mówiąc, właśnie te odbicie
jak dobrze se radzi XRP ostatnio, czyli w ostatnim miesiącu, to oni dalej trzymają gdzieś 60% tych zysków w tej cenie, nawet gdy mamy tą korektę tu i teraz. Tak poza tym IOS ostatnio niestety też widziałem, że jest trochę fad z IAS. Był na forach artykuł, omawiali, że właśnie te nody, które zarządzają się właśnie tą kryptą, te 21 nodów, tak szczerze mówiąc, więcej niż połowa tych wszystkich jest w posiadłości przez chińskie instytucje. I to jest może w pewnym sensie problematyczne, bo niby są zarzuty, że oni po prostu wybierają swoje projekty i między sobą jakoś no, manipulują to. Okay? Tak na razie to jest fad. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja jestem dalej dobrze nastawiony na EOS. Okay? Stawię na tym, tylko się dzielę z tą dużą informacją. Poza tym, jak sami widzimy, małe spadki, mniej więcej stabilnie na tym rynku. Dzisiaj Tron trochę idzie do góry, ostatnio też ma odbicie. Dash, tylko o Dash mogę powiedzieć coś bezpośrednio. O Petro, Petro to jest kryptowaluta stworzona przez Wenezuelę, żeby po prostu jakoś zaradzić z tą hiperinflacją. No i niby oni odgapili właśnie Petro na podstawie Dash. Bo taka ciekawostka. No. Oczywiście Dash ciekawie jest właśnie używana bardzo popularnie i szeroko no, kupowana właśnie przez tych obywateli. Poza tym Binance Coin wyżej 10 dolarów, to jest też taka zmiana, widzimy tutaj szło do góry. Neo ostatnio trochę no, męczy się, jak widzimy, trend spadkowy. W tej chwili wolę Tron niż Neo, tylko z punktu widzenia jaki mi się najlepiej podoba. Projekt kryptowalutowy z Chin, oczywiście ulubiony jest NOS. Zobaczmy dalej, co tu możemy omówić. I też widzę właśnie ostatnio trend, że stablecoins se lepiej radzą. To jak Maker na zielono dzisiaj. Pieniądze parkują się właśnie w stablecoins. Zobaczmy jeszcze trochę. No, na przykład tutaj DigiDAO. Dzisiaj naprawdę ma odskok niesamowity. Następny stablecoin 13%. A poza tym zakończę ten filmik właśnie z tym tutaj fenomenem, tak nazwę to, DigiDex Futures 25,5% powiedzmy. Do góry poszło. I co to jest dla tych, którzy nie wiedzą? To jest konkurent do BitMEX. Oczywiście BitMEX jest słynny od margin trading, czyli używanie dźwigni i futures kontrakty. Okay. Digitex właśnie można używać tą giełdę, żeby kupować futures. Weszli w czwartym kwartale, akurat teraz funkcjonują i ludzie po prostu używają tą platformę, tą giełdę, żeby właśnie obstawiali te futures kontrakty. I oczywiście ich główna zaleta, porównując ją do BitMEX, jest to, że są zero trading fees, czyli te koszty, żeby kupować te instrumenty pochodne są zerowe. Okay? Oczywiście nie wspieram te
futures kontrakty, ani żadne instrumenty pochodne. Ja jestem długoterminowym inwestorem przeważnie, ale nie do końca, bo też mi się wydaje dla tych, co no, po prostu chcą próbować i tradowaniem mogą po prostu trochę odstawić i próbować tą grę. Oczywiście nie polecam używać żadnych dźwigni, bo można po prostu być zniszczonym. Nigdy bym nikomu nie rekomendował inwestowanie, używanie dźwigni. Zostawię na tym, no ale oczywiście ten token akurat idzie do góry, bo ludzie po prostu zaczynają używać tą giełdę właśnie dlatego. Ok. To jest wszystko, co chciałem powiedzieć na dziś. Gdy Wam się podobał ten filmik, łapki do góry, subskrybujemy. Życzę wszystkim super dzień.